W środku miasta Eleanor pisze na kartkach papieru o tym, jak smutne jest jej życie, ponieważ nie może nikomu powiedzieć o swoim sekrecie. W rzeczywistości jest 200-letnim wampirem. Po napisaniu zawsze wyrzuca papiery i pewnego dnia jedna z tych pokruszonych papierowych kulek wypada przez okno. Pewien starzec podnosi ją i czyta, dowiadując się o prawdziwej naturze Eleanor. Nie jest jednak przerażony, zamiast tego podchodzi do niej i prosi o przysługę. Po zabraniu jej do swojego domu i pokazaniu jej starych wspomnień z młodości, mężczyzna mówi Eleanor, że jest zmęczony życiem i że jest gotowy. Eleanor zaczyna się nim żywić, zabijając go. Tymczasem matka Eleanor, Clara, która również jest wampirem, pracuje w barze jako niegrzeczna tancerka. Mężczyzna, dla którego tańczy, próbuje być trochę nachalny, więc Clara uderza go, co wywołuje wściekłość jej szefa. Odmawia wyjścia bez zapłaty i próbuje pobrać pieniądze z kasy, ale w tym momencie pojawia się mężczyzna o imieniu Werner, który jej szuka. Clara rozpoznaje go i zaczyna się bać, więc rozbija butelkę na jego głowie i zaczyna uciekać. Werner goni ją, więc Clara wchodzi do centrum handlowego i rzuca kilka rzeczy na podłogę jako przeszkody, po czym ucieka tylnymi drzwiami. Po wielu biegach docierają na dach, gdzie Clara zostaje osaczona, więc skacze przez okno i ląduje na dmuchanym zamku, odstraszając wszystkie dzieci. To pozwala Wernerowi w końcu ją dogonić i zacząć pytać o Eleanor, więc Clara zabiera go do swojego mieszkania. Podczas gdy Werner narzeka, że Eleanor jest odrażająca, Clara udaje, że czyści jego ranę i wykorzystuje okazję, by użyć garoty, by go zabić. Kiedy Eleanor wraca do domu, wpada w szał na widok ciała i złości się na matkę, ponieważ znowu muszą wyjechać. Clara przypomina jej, że robi to, aby zapewnić Eleanor bezpieczeństwo, więc po umyciu się i spakowaniu Clara podpala mieszkanie i wychodzą. Zatrzymują się przy drodze, by złapać autostop, a gdy zabiera je ciężarówka, Clara pociesza Eleanor piosenką. Ciężarówka wywozi kobiety z miasta i zostawia je w środku wsi. Po wielu pieszych wędrówkach i nocach przespanych na trawie, w końcu docierają do nowego miasta na wybrzeżu, gdzie Eleanor widzi grupę dziewcząt idących obok i myśli, że już tu były. Jednak Clara zaprzecza temu i zostawia Eleanor w parku rozrywki, mówiąc jej, żeby dobrze się bawiła, podczas gdy ona pójdzie zarobić trochę pieniędzy. Zamiast zostać w parku, Eleanor wchodzi do restauracji z pianinem i zaczyna grać na nim z godną podziwu wprawą. Kelner Frank komplementuje jej grę i próbuje z nią porozmawiać, ale Eleanor ledwo mówi słowo i wychodzi. Chwilę później, gdy zmiana Franka dobiega końca, znajduje on Eleanor siedzącą w pobliżu i ponownie próbuje z nią porozmawiać. Tym razem Eleanor mówi kilka słów, ale odrzuca numer Franka przed odejściem. Tymczasem w parku rozrywki Clara ukrywa się w jednej z gier, aby przebrać się w bardziej prowokujące ubrania. Kiedy wychodzi, natychmiast przyciąga uwagę Noela i sprowadza go do gry na płatny, niegrzeczny czas. Jednak Noel nagle załamuje się i nie może występować, okazuje się, że niedawno stracił matkę. Clara oferuje mu pocieszenie w przyjazny sposób i dowiaduje się, że matka Noela zostawiła za sobą pensjonat, więc przekonuje go, by ją tam zabrał. Wychodząc, natrafiają na Eleanor, a Clara mówi jej, że w końcu znalazła ich rycerza w lśniącej zbroi. Noel zabiera ich do opuszczonego hotelu i pozwala im tam mieszkać, dając Eleanor własny pokój i okazując współczucie kobiecie, która robi wszystko, co w jej mocy, aby przetrwać i zapewnić opiekę swojej młodszej siostrze. Co jest przykrywką, jaką dała mu Clara? Eleanor zasypia i śni o dniu, w którym Clara zabrała ją do tajemniczej jaskini na wyspie. Tam Eleanor znalazła inną wersję siebie, która ją ugryzła i tak stała się wampirem. Kiedy Eleanor się budzi, słyszy, jak Clara i Noel szaleją w sąsiednim pokoju. Tymczasem dwóch tajemniczych policjantów zaczyna badać spalone mieszkanie, a ciało trafia do wiadomości. Eleanor martwi się, ale Clara obiecuje, że wszystko jest w porządku i że mogą tu zostać przez jakiś czas. Później, obserwując morze, Eleanor przypomina sobie zły moment, przez który przeszła, zanim stała się wampirem. Kapitan Raffven, który był bardzo chory, zabrał Clarę z sierocińca i wyznał, że jej matka tak naprawdę nie umarła. Następnie Raffven zaczął ją wykorzystywać. Wracając do teraźniejszości, Noel przychodzi do niej sprawdzić, a Eleanor próbuje powiedzieć mu prawdę, ale Clara szybko ją powstrzymuje i zabiera, przypominając jej, że utrzymanie ich przykrywki jest ważne dla ich przetrwania. Jakiś czas później Eleanor słyszy, jak Clara przekonuje Noela, że mogliby zarobić znacznie więcej pieniędzy, wykorzystując pokoje jako sprośny dom zamiast pensjonatu. Zmęczona tym Eleanor wychodzi na spacer i znajduje młodą dziewczynę na haju w pobliżu plaży. Ponieważ dziewczyna umiera, Eleanor korzysta z okazji, by podzielić się historią. Kiedy Clara była młodą dziewczyną, poznała kapitana Raffena i kapitana Darvela z marynarką wojenną Wielkiej Brytanii. Darvel próbował ostrzec ją przed Ruthvenem,
ale zignorowała go i odeszła z kapitanem. Niestety ostrzeżenie okazało się słuszne, Raven zabrał Klarę do sprośnego domu i po wykorzystaniu jej zostawił ją tam jako nową pracownicę. W końcu Klara zaszła w ciążę i urodziła Eleanor, ale ponieważ dzieci nie mogły przebywać w domu z Hadzek, Klara zostawiła ją w prywatnym sierocińcu. Następnego ranka Eleanor ponownie spisuje historię i wyrzuca papiery do morza. W tym momencie widzi te same dziewczyny z poprzedniego dnia i zaczyna je śledzić, zdając sobie sprawę, że wszystkie pochodzą z tego samego sierocińca co ona. To nadmorskie miasteczko jest tym samym, w którym dorastała jej matka. Eleanor jest tak rozkojarzona, że przypadkowo wpada na Franka, który upada i rani sobie rękę. Czując się niesamowicie winna, Eleanor daje Frankowi chusteczkę i pomaga mu wrócić do domu, obserwując, jak ręka krwawi bardziej niż powinna. Gdy tylko go widzą, rodzice Franka wpadają w szał i zabierają go do szpitala swoim samochodem. Jednak Eleanor zastyga w drzwiach, ponieważ Frank upuścił chusteczkę, która jest przesiąknięta krwią, a Eleanor jest nią urzeczona. Gdy rodzina odjeżdża, Eleanor podnosi chusteczkę i pije krew Franka. W międzyczasie ci sami policjanci znajdują ciało martwego starca. Następnego dnia Klara widzi tę samą dziewczynę, z którą spotkała się Eleanor, płaczącą, ponieważ mężczyzna wybrał inną dziewczynę zamiast niej. Klara podchodzi do mężczyzny i całuje go, po czym zabiera go na plażę, aby być z nim niegrzecznym, ale gdy jest rozproszony, Klara żywi się nim i go zabija. Następnie Klara wraca do dziewczyny i proponuje jej układ. Tymczasem Eleanor udaje się do szpitala, aby odwiedzić Franka, który wygląda na bardzo słabego. Do jego ciała podłączona jest rurka pompująca krew i Eleanor jest przez nią kuszona, ale na szczęście matka Franka przybywa, zanim sprawy mogą się nasilić. Matka wyjaśnia, że Frank ma białaczkę i przyjmuje leki przeciwzakrzepowe, dlatego tak bardzo krwawi. Dziękuje Eleanor za pomoc, ale Eleanor prosi ją, by nie mówiła Frankowi, że przyszła, po czym wychodzi. Wychodząc, widzi kobietę w szpitalnym łóżku, która cierpi w ostatnich chwilach swojego życia. Kiedy widzi Eleanor, nazywa ją aniołem, a Eleanor karmi ją, aby uwolnić ją od bólu. Później, gdy Eleanor wraca do domu, odkrywa, że Klara przyprowadziła już dwie pracujące dziewczyny i zarabia z nimi pieniądze. Eleanor narzeka na to, ale Klara przypomina jej, że ktoś musi przynieść pieniądze. Jakiś czas później Eleanor postanawia chodzić na te same zajęcia, na które uczęszcza Frank. Nauczyciel Kevin każe im wykonać ćwiczenie, aby wydobyć kreatywność z ich osobistych doświadczeń. Eleanor wraca myślami do nocy, kiedy była w sierocińcu, a Klara wróciła, by zabrać ją na dobre, więc opisuje nauczycielowi uczucia związane z ponownym spotkaniem z utraconą matką. Frank dzieli się historią o wyimaginowanym przyjacielu, którego miał jako dziecko, mówiąc, że wierzy, że był to duch. Kiedy zajęcia się kończą, Kevin daje im zadanie, muszą napisać esej zatytułowany Jestem i wszystko w nim musi być prawdą. Po zajęciach Eleanor i Frank spędzają razem czas, a Frank wyznaje, że wie, że Eleanor odwiedziła go w szpitalu, mówiąc, że jego mama myśli, że Eleanor jest jego dziewczyną. Frank prosi Eleanor, by umówiła się z nim na randkę i próbuje ją pocałować, ale Eleanor nie może żyć okłamując go i ucieka. Później Eleanor siada na plaży, aby ponownie napisać historię. Gdy Eleanor miała 6 lat, Klara była chora na gruźlicę, ale ukrywała to, by nadal pracować i wysyłać pieniądze do sierocińca. Pewnego wieczoru Raven wynajął Eleanor, by zadowoliła wszystkich jego przyjaciół w pokoju. Rano Darvel przyszedł, mówiąc, że bardzo się zmienił, a Raven był zszokowany, widząc go żywego. Darvel ogłosił, że ma ważne wieści i że przyniesie je później w nocy. Po wyjściu Darvela, Raven wyładował swój gniew na Klarze, znęcając się nad nią jak zawsze, gdy był w mieście. Kiedy Eleanor skończyła pisać historię, zamiast ją wyrzucić, tym razem zabrała ją do Franka, aby mógł w końcu poznać prawdę o niej. Retrospekcja rozpoczyna się zaraz po tym, jak Raven skończył z Klarą i opowiedział jej, jak Darvel był poważnie chory i miał obsesję na punkcie szukania rozwiązania w bibliotece. Tam nagle podszedł do niego Savela i dał mu małe pudełko z mapą wyspy zawierającej sanktuarium z uzdrawiającymi mocami. Darvel powiedział, że jego umierającym życzeniem jest udać się tam, więc Raven zabrał go na swoją łódź. Miejsce było bardzo przerażające i krążyły plotki, że jest nawiedzone, ale Darvel i tak wszedł do jaskini. Na zewnątrz Rutwell nagle zobaczył grupę zwierząt odlatujących, a woda z wodospadu stała się czerwona, więc sprawdził wnętrze jaskini i znalazł martwego Darvela. Przerażony Rutwell uciekł i zabrał całą własność Darvela. Po zakończeniu czytania historii Frank udaje się do hotelu, aby zobaczyć się z Eleanor, ale to Klara otwiera drzwi i odsyła go, aby chronić swoją córkę. W międzyczasie Noel mówi Eleanor, że nie jest zadowolony z wyboru biznesu Klary,
a Eleanor próbuje ponownie powiedzieć mu prawdę, ale przerywa im Clara, która informuje ich o wizycie Franka. Eleanor obiecuje matce, że Frank jest tylko kolegą z klasy pracującym z nią nad zadaniem, a następnie idzie go szukać. Frank chwali pisanie Eleanor, ale przypomina jej, że zadanie dotyczyło prawdy, a kiedy Eleanor mówi, że napisała to dla niego, aby lepiej ją poznał. Frank zakłada, że Eleanor opisuje jakąś traumę, przez którą przeszła, ukrywając ją jako fikcyjną historię. Zraniona jego brakiem wiary, Eleanor odchodzi, podczas gdy Clara obserwuje ją z dachu. Później Eleanor idzie do restauracji i znajduje niewidomą kobietę grającą na pianinie, więc pomaga jej wrócić do domu i wypija jej krew. Następnego ranka ciało Clary pozostawione na plaży zostaje znalezione przez tajemniczych policjantów, którymi okazują się Darvel i Savella, którzy oboje są wampirami. Eleanor idzie do szkoły, a Frank jej unika, ale postanawia też dać Kevinowi swoją historię. Po przeczytaniu Kevin zabiera ją do doradczyni Morag, wskazując, że proza jest piękna, ale także, że sposób, w jaki jest napisana, może wskazywać, że Eleanor ukrywa w niej prawdziwą traumę i zbrodnię. Morag jest zdumiona faktem, że całość została napisana ręcznie i zaczyna czytać, ujawniając kolejną retrospekcję. Kiedy Raven i Clara ponownie spotkali Darvela, Raven oddał mu klucze, a Darvel podzielił się swoją historią. Po wejściu do jaskini napotkał inną wersję siebie, która go zabiła. Chwilę później, gdy Darvel się obudził, był wampirem. Wtedy Savella, który okazał się przywódcą Bractwa Wampirów, dał mu osobę, którą mógł się pożywić. Teraz Darvel chciał dać taki sam prezent Raffenowi i wręczył mu pudełko z mapą. Chwilę później Kevin udaje się do hotelu w poszukiwaniu opiekuna Eleanor, tylko po to, by znaleźć rozebranego Noela i wszystkich niegrzecznych pracowników biegających wokół, co jeszcze bardziej martwi go o Eleanor. Kevin zostawia list dla Clary i mówi, że muszą się wkrótce spotkać, w przeciwnym razie przyzwie opiekę społeczną i policję. Tymczasem Morag wzywa Eleanor do swojego biura, aby omówić historię, która zawiera kolejną retrospekcję. Kiedy miała okazję, Clara postrzeliła Raffena w nogę i ukradła mapę, po czym uciekła na koniu. Na tym historia się kończy, ponieważ to wszystko, co Clara kiedykolwiek jej powiedziała. Morag zaczyna kwestionować historię i zastanawia się, dlaczego Eleanor nie zabiła jej teraz. Eleanor wyjaśnia, że zabija tylko ludzi, którzy są gotowi na śmierć, czyli zazwyczaj osoby starsze. Następnie Eleanor udaje się do szkolnej sali muzycznej, aby zagrać na pianinie, a Frank znajduje ją, aby zadać jej kilka pytań na temat działania wampiryzmu. Eleanor wyjaśnia, że zabija tylko ludzi, którzy tego chcą, a po tym, jak Frank nazywa ją żałosną, zaprasza ją na swoje przyjęcie urodzinowe, które przyjmuje. Późnym popołudniem Eleanor chwyta pudełko z mapą i zabiera je ze sobą do domu Franka. Jest jedynym gościem, więc Frank zabiera ją do swojego pokoju i oferuje jej swoją krew, ale ona nie może mu tego zrobić. Tymczasem Clara idzie zobaczyć się z Kevinem i kiedy sprawdza pismo Eleanor, przypomina sobie dzień, w którym przybyła na wyspę i stała się wampirem, ciesząc się czerwoną wodą wodospadu. Następnie wskoczyła do morza i popłynęła z powrotem na plażę, gdzie pożywiła się pierwszym mężczyzną, którego zobaczyła. W tym momencie Darvel znalazł ją i zabrał do Savelli i Wernera, który również był wampirem z Bractwa. Nie byli zadowoleni z tej sytuacji, ponieważ Bractwo akceptowało tylko mężczyzn, a co gorsza, Clara nie pochodziła z dobrej pozycji społecznej. Po kłótni, Savella pozwolił jej żyć, ale nie będzie częścią ich klubu wampirów. Darvel nie przemówił w jej imieniu, a Clara została wygnana, więc poszła szukać jedynej rodziny, jaką miała, Eleanor. Kiedy jednak wyjrzała przez okno, zobaczyła Raffena zabierającego Eleanor, by zemścić się za skradzioną mapę. Zanim ich znalazła, Raffen już znęcał się nad jej córką, więc Eleanor zabiła go za to. Wiedząc, że Raffen prawdopodobnie przekazał swoją chorobę Eleanor, Clara zabrała ją na wyspę, aby również stała się wampirem. W teraźniejszości Clara wyjaśnia, że uczynienie Eleanor wampirem było sprzeczne z zasadami, ponieważ kobiecie nie wolno było mieć dzieci, dlatego Bractwo ścigało ich przez te wszystkie lata. Następnie karmi się Kevinem i zabija go. Wracając do Eleanor, ona i Frank rozmawiają na łóżku i w końcu się całują. Podekscytowanie powoduje, że Eleanor przypadkowo rani Franka, więc wpada w panikę i ucieka. Frank idzie za nią i wyjaśnia, że i tak umrze na białaczkę, więc chce zostać wampirem. Eleanor wypija trochę krwi z rany, a następnie mówi mu, żeby na nią poczekał. Tymczasem Morag znajduje ciało Kevina w szkole. Chwilę później Eleanor idzie do hotelu, aby zabrać swoje rzeczy i znajduje Noela, który wyznaje, że Clara nie jest zadowolona, ponieważ wysłał pracowników do domu i wszystko sprząta. Eleanor oznajmia, że wychodzi i nagle Clara wkracza do środka, krzycząc na Eleanor, że naraziła ich na niebezpieczeństwo swoją historią.
Eleanor mówi, że Clara nie chroniła jej, ale izolowała, po czym popycha ją, mówiąc, że jej nienawidzi, a następnie ucieka. Clara biegnie za nią i sprawia, że winda utknęła z jej córką w środku, a kiedy Noel próbuje ją powstrzymać, przypadkowo spada przez szyb, natychmiast umierając, gdy jego ciało uderza w górną część kabiny windy. Następnie Clara odchodzi, by uciszyć Franka. W tym samym czasie Darvel i Savella rozmawiają z Morag, która opowiada im o śmierci Kevina i historii Eleanor. W domu Franka znajduje on Clarę czekającą na niego na balkonie i szybko chwyta go za szyję. W międzyczasie Eleanor słyszy wibrację telefonu Noela i sięga do ciała, aby go złapać, a następnie używa go, aby zadzwonić do Franka. Clara odbiera mu telefon i mówi, że jest już za późno, ale ich kłótnia zostaje nagle przerwana przez przybycie Savelli, Darvela i Morag. Savella chwyta telefon i mówi Clarze, że zabierają dziewczynę, podczas gdy Darvel otwiera windę i odciąga Eleanor, zakuwając ją w kajdanki wewnątrz samochodu. Zdesperowana, by uratować córkę, Clara zaczyna biec, aż znajduje samochód i wskakuje na niego, wybijając przed nią szybę, by ostrzec Eleanor, że ją zabiją. Savella zaczyna jechać jak szalony, aż Clara spada, a następnie cofa samochód, aby ją przejechać, ale Clara szybko się oddala. Morag panikuje, więc Savella w końcu ma jej dość i zabija ją. Następnie Savella opuszcza samochód i idzie szukać Clary, która wychodzi z ukrycia i atakuje go. W tym momencie pojawia się Darvel i chwyta Clarę, by zakuć ją w kajdanki, a następnie przynosi ostrze do egzekucji. Clara błaga Darvela o litość, przyznając, że powinna była wybrać jego zamiast Raffena. Savella chwyta ją za głowę, ale zamiast zabić Clarę, Darvel dekapituje Savellę. Po ponownym spotkaniu matki i córki, Darvel wyznaje, że śledził Clarę przez lata właśnie po to, by chronić ją przed bractwem. Spalają ciało Savelli, a Clara rozmawia z Eleanor, dając jej trochę pieniędzy i w końcu pozwalając jej żyć własnym życiem. Clara i Darvel wyruszają razem, by rozpocząć coś własnego, podczas gdy Eleanor i Frank uciekają łódką. W końcu docierają na wyspę, a Eleanor wysyła Franka do jaskini, aby również stał się wampirem, barwiąc wszystkie wodospady na czerwono. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.